Ferie w mieście mogą być twórcze i inspirujące. Uczniowie, zarówno ci młodsi, jak i starsi, mają do wyboru półkolonie w szkołach, a także wiele zajęć, spotkań i warsztatów, więc o nudzie nie ma mowy. Miejskie Centrum Kultury przygotowało warsztaty kreatywne, naukowe i rękodzielnicze. Wszystko doprawione seansami filmowymi, zajęciami ceramicznymi, teatralnymi i tanecznymi. Sporo się dzieje także w Muzeum Regionalnym. Najmłodsi mogą ulepić bałwana, zbudować makietę zamku oraz poznać historię karnawałowych masek. I to wszystko za symboliczną złotówkę. Mi się najbardziej podobało robienie masek i wystawa karabinów maszynowych. O tym, że biblioteka to nie tylko książki, przekonają się wszyscy, którzy odwiedzą ją podczas ferii. Wybierać można spośród wielu propozycji bezpłatnych zajęć. W zajęciach razem z dziećmi mogą uczestniczyć także rodzice i dziadkowie. Fajny pomysł, że jest coś organizowanego dla dzieci. Wiadomo, w domu nie zawsze człowiek ma jakąś tam chwilę wolnego, żeby tak z dzieckiem porobić takie różne rzeczy. Tutaj zawsze jakaś fajna, miła atmosfera, jakieś nowe znajomości dla dziecka nawet. Bardzo tu jest fajnie. I najbardziej mi się podoba, jak przyklejam cekiny. Uczniowie lubiący aktywnie spędzać czas powinni wybrać się na miejską ślizgawkę, która czynna jest 7 dni w tygodniu, a na zakończenie ferii zamieni się w parkiet taneczny. 10 lutego rozgrzejemy lodowisko w rytmie disco. Ferie w mieście to czas inspirujący i aktywny. Szczegółowy rozkład jazdy wszystkich zajęć organizowanych przez miejskie placówki znajdziecie na www.bełchatów.pl.